6 lutego 1863 roku w Siemiatyczach wybuchła największa bitwa powstania styczniowego. Siły były wyrównane, ale przewaga ogniowa była po stronie Rosjan. Patrol powstańców zauważył nadciągający oddział, co dało możliwość zajęcia pozycji obronnych. Pierwszy szturm, wsparty ostrzem artyleryjskim, został otwarty z dużymi stratami dla Rosjan. Kontratak Polaków nie zakończył się pełnym sukcesem. Następnego dnia Rosjanie zaczynają świetnie zorganizowany atak, wywawiając powstańców na otwarte pole i nieoczekiwanie ich atakując. Powstańcy wycofali się. Dowódca rosyjski rozkazał wtedy podpalenie Siemiatecz. Po zaciętych walkach Polacy musieli się poddać.